Znajdujemy się w mini domku Maxa. Max kupił sobie mini domek, jak widzicie. To nie jest taki mini domek, ale ja się nie widzę w środku. O, a tutaj jego najlepsze auto. Ty, no chodź do mojego apartamentu, a nie w moim garażu. No poczekaj, patrzcie, na jak rowery na ścianę se powiesił. Co za burżuj. Masakra z tym Maxem, co nie? Ale i tak jestem od niego lepszy, bo mam trzeci poziom, a Max ma tam jakiś mały. Z tego 60, co pamiętam. 63. No, dobrze. Max ma 63, ja mam trzeci, prawie go dogoniłem już po prostu. To jest mój przystojniak, tak wygląda. Moja postać, którą sobie aktualnie stworzyłem. Trochę taki niepewny się wydaje, ale bo się wstydzi trochę. U Maxa pierwszy raz w domku. Dobra, to pierwsze co zrobił u Maxa. O, tajne laboratorium szpiegowskie. To tutaj Max klnuje wszelkie spiski. To tutaj nagrywam na YouTubie. O, a tutaj można przeglądać internet. Ale sprawdzałem ostatnio i szukałem Max Playera, to nie znalazło. W ogóle YouTube'a nie... O, jakiś error wyskoczył. Ale spróbujmy. www.youtube.pl. No i chuj, nie znajduję. Masakra. Poczekaj, jeszcze raz zobaczmy. A ciekawe, czy na Google przynajmniej tu można wejść. Bo to jest jakaś taka przeglądarka zbugowana troszkę i chyba nie można. A na kom... Nie sądzę. No nie wierzę! Ej, Max, jak ty możesz korzystać z tej przeglądarki? Tu niczego nie ma! Co? Biorę prysznic. Ej, poczekaj, gdzie bierzesz prysznic? To ja dołączę do ciebie! Tylko zanim tam przyjdę, to się chyba trochę napiję, bo to może być... to może być niezapomniane przeżycie. Ale jaja, jak jesteś pod prysznicem, to możesz... Sikać! Tym czatem głosowym możesz sobie śpiewać. Bardzo interesujące. Masz śpiewanie. No, chyba normalnie też można śpiewać, co nie? O, tak! Śpiewaj przez zestaw słuchawkowy, aby zdobyć RP! Ej, a co, reputację zdobyłaś w ten sposób? No, no, mogę zdobyć reputację śpiewając. Ej, a powiedz mi właściwie, masz może gdzieś tu wódę, bo wino jest trochę słabe. Mam Jacka Danielsa. Whisky. Boże, to widzę, że twój dom jest kilkupiętrowy. Nie wiem, mój gość już napił szklanki wina już, jak, tak jakby się trochę trzęsie. Jak to wygląda? Poczekaj, ja szukam ciebie. Ręce do góry! Jestem na dole, pod prysznicem. Właśnie, chyba nie mogę wejść, otwórz te drzwi! No ja nie bądź taki, wejść, Max! Wejść. Otwórz te drzwi! Ja nic nie mogę zrobić. Musisz poczekać, aż się wykąpię. Podwójnie cię słyszę przez to, że śpiewasz. O, jakie ładne spodnie masz! No to chyba zapierdolimy Maxowi, póki go nie ma. Jebi wszystko do torebki! No to szybko spierdalamy stąd. Ej, poczekaj, ja też chcę się wykąpać. No daj mi chwilę. A co, nago się kąpałeś czy w ubraniu? Nie wiem. Spróbuj się wykąpać pod prysznic. Ja się rozbiorę, jak ty się w ubraniu kąpałeś, to się pomyliłeś. Ej, Max, ja się wstydzę trochę, możesz wyjść? A możesz się wykąpać? Nie mogę chyba, na razie nie mogę. Nic nie pisze mi, że mogę. No, muszę wyjść. Zamknij drzwi, proszę. No, nareszcie. I co? A nie, nadal chyba nie mogę się u ciebie wykąpać. A teraz? Bo muszę się rozebrać pewnie, no. Nie. Nie? No to nie, to chyba nie mogę. O nie, poczekaj, bo mogę. Jest, biorę prysznic. No, nie mogę wejść. Śpiewanie. Poczekaj, zaraz coś zaśpiewam. Znaczy, aby pod prysznicą śpiewać... Aha, dobra. I zdobyłem reputację. Pewnego razu, kiedy pod prysznicem byłem, wpadł mi pewien genialny pomysł. I wtedy Max bił do mnie. O, koniec? Już? I zdobyłem reputację? I upuściłem mydło. No i Max to wykorzystał. No ale to długa historia, nie ma co wchodzić w szczegóły. Nie. Ej, ale co, zacząłem śpiewać i się napełni ten pasek po prawej i co, koniec? No chyba. Masz wtedy RP. Ile zdobyłem RP? To ja zaraz level chyba zdobędę w ten sposób. Zaśpiewanie. Jak zdobywa bloody level w GTA 5? Śpiewa pod prysznicem. Bo co, od razu się ubrał. O, faktycznie, reputacja wzrosła. No dobra, to teraz jeszcze kupę. Ej, a wiesz co, Max? Ale masz papieru. To też zapierdolimy Maxowi, żeby nie miał się czym podcierać. To by mi wszystko chcesz ukraść. Bo jestem biedny, nie mam takich rzeczy. O, albo nie. Ej, a może spać u siebie? O, mogę położyć się do łóżka. Max! Serio? Max, czekam na ciebie w łóżku. Do mojego łóżka? Chodź, Max! Chodź, Max! Połóż się obok mnie! Nie mogę! No dlaczego nie możesz? Masz pełno miejsca! No ale nie mogę, no nie mam takiej opcji! No dawaj, no kładź się! To wskakuj na łóżko! To wskakuj na łóżko! No nie, w mieszkaniu nie można skakać. Boże, wiesz co, Max? Ja cię tutaj tak urządziłem.
Gdybym był kobietą, to byś wskoczył, a tak to się wstydzisz niby, tak? Że co, że widzowie patrzą? A patrz, jakie mam, a patrz jakie mam niedobre sny, co nie? Aż się trzęsę cały, ktoś musi mnie przytulić, szybko. A zobaczmy to z pierwszej osoby, jak to wygląda. O kurwa, jaka realność jest maksymalna. O kurwa! Niespodzianka. No wiesz co? Tak przy wszystkich? Teraz pierwszej osoby gram. Ale masz widoki. Ej, ale jakby te ulice takie trochę... A nie, jest jedno autko. Patrz, jedno autko tam jedzie. Bilet coś? Pokaż mi. No zobacz, jedno autko tam jedzie. O, jedno autko. To dzisiaj duży ruch na ulicach jest, z tego drugie. O, jest drugie. Będzie chyba starcie. Jest i trzecie. Ty, Max, ty już włączyłeś nagrywanie? No dobra, to jeszcze czekamy na Maxa. Max jeszcze nie włączył sobie nagrywania. Twardo do ziemi. Ale mówię, to tak ciekawie, ciekawie. Dobra, idę na górę. Ale realistyka jest pierwszej osoby. Wszystko takie realne. Dobra, idziemy sobie troszkę zapalić. Ale mi się wydaje, że kolory się wtedy zmieniają troszkę. No, ale odjazd, ja cię kręcę. Czuję się jak naprawdę bym to robił. Będziesz najarany. Nie rób tego. No spokojnie, spokojnie. Dobry towar. O. Nic mi nie jest, spokojnie. O kurwa, nie mogę wstać. O! Udało się, ja pierdolę, ale głowa mi napierdala. Nic nie czuję. Słabe, jeszcze się zaciągniemy jednym. Bo coś słabo złapało. Tak z 10 razy i myślę, że kopnie. Tak. O tak. O, teraz jakbym zaczął, zaczynam coś widzieć. No to się teraz zacznie. Oh. O, jak ciężko wstać. O kurwa, udało się. Uff, no dobra. Kosmici, gdzie jesteście? Nie ma takiej tragedii ogólnie. Nie jest źle? Nie jest źle, mogło być gorzej, owie. No nie gwałć mnie przy wszystkich, dobrze. O nie, to jest rzecz. Teleskop, tutaj można planety. A czasami tu jest noc u ciebie, czy to u ciebie jest wieczny dzień? Nie, no jest. A ty masz... Czekaj, można zaznaczyć godzinę? Poczekaj. Którą masz godzinę na komórce? Poczekaj, no bo przeglądam ten. Dobra, już. Odpal komórkę. 12:34. No, to mamy tą samą godzinę, fajnie. To ciekawe, czy jest sekret tutaj, bo jest pewien sekret, który można odkryć. O pewnej jaki godzinie. Sekret? O kurwa, ten, telewizję mamy oglądać, a nie tam sekrety będziesz się zajmować. Są sekrety, dlaczego? Tak. Zapuszczę sobie nagrywanie. Oh, ej, zasłaniasz mi Bigger Booty! To nowy jest... serial! Mongolia! Ej, Mongolia jest, teraz leci. I przedłuż sobie nogi. W Mongolii możesz przedłużyć sobie nogi, a w Meksyku kupić spodnie. Implanty świata! Nowy program w poniedziałku na Centę! A teraz nasz ulubiony bohater... Impotent Rage! Kurczę, Max, ty to oglądasz fajne rzeczy. A poczekaj, zobaczmy co na innych kanałach jest. A co to, zmień głośność? Jakoś tak cicho jest, no faktycznie. Możesz zmienić, no. O, teraz lepiej, słyszysz? Oh yeah! Kurwa, muszę to oglądać, nawet napisy masz po polskie. No. Wiesz co, ja chyba kiedyś przyjdę do ciebie, będę oglądać te super bajki. Podoba mi się. Świetne. A zobaczmy coś na innych. Boże, co ty oglądasz, Max? Aaa, pomocy! Wolę już kamerę oglądać. Co to było? Boże. Jeju, to nie wiem, czy to te zioło, czy to twoje programy, ale Max, ja stąd wychodzę. Nie ten przycisk. Ja nie oglądam, nara. Boże, Max. Ty chyba jakiś... old porn, coś tam zamówiłeś program. Dobra, naprawdę, ja. Porno dla starych ludzi. Boże, będę miał koszmary, no gorzej niż po tym ziole całym.